i ogłusza grubego. To jest OP, właśnie dlatego to chciałem patrzeć. Ciu, 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 ciu i sru. I on nie może teraz atakować. Ty za was, co to jest? Ty Yogi wstał. Yogi się odpalił. Zamienił go w proszek. Ole zaszarżował. A więc witajcie w kolejnych przygodach w Kingdom Rush Alliance. Ostatnio mieliśmy w koronach drzew, mnie zaskoczyli tutaj sukinsyny, jakimiś windami spruchna atakowali, a teraz mamy właśnie jakieś dzikie rubieże, ale zanim to musimy sobie rozdać skille. Wydaje mi się, że można zostać przy łuczniku, zwłaszcza, że on sobie bardzo ładnie XP się tutaj ulepsza. Rykoszeto strzał, bardzo chętnie bym ulepszył i chyba to damy. I jeszcze może lepsze to ten odskok cały, a Niryu? Niryu też awansował. Te świetniki były fajne, kula super też jest. To właśnie, Rucy na 5 sekund, które spowalniają wrogów i zadają prawdziwe obrażenia. Brzmi fajnie, ale drogie jak nie wiem co. Się wydaje, że chyba bym sobie ulepszył na maksa może te świetliki, bo one fajnie pasywnie tak ostrzeliwują. Będą jeszcze potężniejsze. I odblokowało nam się też właśnie piąty slot na wieżę. Czyli mamy na razie wszystkie dostępne możliwości. To chyba w sumie sprawdziliśmy chyba. Prawie tego nie sprawdzaliśmy, więc zobaczmy. No tutaj ten przebijający strzał. Trzy strzały, które przebijają o 20% pancerz. Zadają fajne obrażonka. Ten trzeba by go bardziej zobaczyć, przetestować, bo drogi jest. To mnie wnerwia w nim bardzo. 200 zł za tego orła. Paladyni bardzo fajni, zwłaszcza ten prezes paladynów, który daje tutaj boostę dla wszystkich sojuszników o 20%. To jest fajne, kiedy bohater tam stoi, zwłaszcza jakby był mele, na przykład ta laska. I tutaj jeszcze właśnie leczonko, niezniszczalność też bardzo pozwala utrzymać linię dobrze. Strzał śmierci, w sumie jego jeszcze ani razu nie sprawdziliśmy żadnej z nich, ale na pewno jeszcze wykorzystamy w kampanii, czyli promień unicestwienia dla zwyczajnych wrogów, albo bardzo dużo obrażeń dla bossów, albo mini-bossów. Tutaj zwiększa zadawane obrażenia przez nasze wieże pobliskie o 15%, pewnie też tam 20-25, coś takiego. Tego w ogóle sobie nie sprawdziliśmy, w sumie przegrzanie. Na 6 sekund przegrzewa się to nasze trójdziało i strzela bombami, które spalają ziemię, prawda? Tworząc taktykę spalonej ziemi i zadają 12 prawdziwych obrażeń na sekundę. Fajne w sumie. A tutaj? Ja, że strzela bardzo szybko bombami. Okej, czyli takie pewnie to dla słabych wrogów, a to jak ktoś pancerny idzie czy coś takiego, to i tak prawdziwe obrażenia są bite. I nasz najnowszy nabytek, który co ciekawe jest wieżą po stronie sił zła, czyli balista. Bardzo entuzjastyczne gobliny właśnie na temat wojny stworzyły tutaj takie super narzędzie. Już nigdy nie trzeba będzie obsługiwać łuku, tylko balistę. Mamy Final Nail, takie ostatnia szpilka. Ostatni strzał tej wieży zadaje 50% więcej obrażeń i stunuje na 2 sekundy, dosyć długo, bardzo fajnie. I bomba ze złomu strzela bombą, która na daleki zasięg zadaje dużo obrażeń naprawdę fizycznych, jeszcze slowuje wrogów, wydaje się bardzo mocną wieżą, trzeba będzie ją koniecznie przetestować. No i te nieszczęsne ulepszenia, nie wiem, kurczę, takie trochę biedne to. Może cofniemy to. Nie, wydaje mi się, że z tego się wycofam. Tutaj widzowie pisali właśnie, że wsparcie max podłuczników. No, w sumie mogłem tutaj polecieć, nie da się ukryć. Bo mamy właśnie, to jest jedyna ścieżka, gdzie musimy dokonać wyboru. Czyli albo nasze wsparcie będzie walczyło wręcz bardziej, albo właśnie na zasięg. I tutaj mamy Order of Shadows, tak? Tam wezwanie cieni, tam rządy cienia. Teraz nasze jednostki będą zastąpione przez łuczników cienia, atakujących z daleka i mogą latających wrogów. A tutaj Ashen Bowls, jakieś super łuki. Zwiększa zasięg tych łuczników i ich atak, prędkość ataku. Niech będzie. Spróbujmy tutaj. Zaufamy, prawda? Dla widza można zrobić. Wilk 1, pozdrawiam. Ulepszymy tych łuczników. Jeszcze jeden punkcik. A, że wszystkie nasze jednostki z baraków mają 10% więcej zdrowia. No i tyle. Przecież... Kurde, tak zastanawiam się jeszcze nad tą laską. Można byłoby... Kurde, takie... Drogie to wszystko. No no, powiedzmy, że jeszcze na razie zostawię sobie tych tutaj dobrych. I wchodzimy na te całe zrujnowane outskirtsy, rubieże. Dzięki naszym wysiłkom udało nam się zdobyć wyższą pozycję i zlokalizować obozowisko tych dzikich bestii, kononowicze pewnie samego. W jakichś tam starożytnych ruinach, poza lasem, bla bla bla. No, wejść na ich terytorium, ale uważaj na ich taktyki. No, że tam niby wygrywamy bitwę, ale jeszcze daleko do końca wojny. Dobra, cóż to jest? Od razu widzę tutaj ten symbol.
Oporki nic się nie da poklikać. Grzyby. Mamy misia jogi śpiącego. Nic chyba. To dosłownie wszystko na tej mapie. Tylko był ten jeden. No dobra. Tylko co na litość boską dzieje się z tymi liniami? Czekajcie. Raz, dwa i jeszcze tutaj pod spodem idą. I rozumiem, że ty jak właśnie trzeba, że tak powiem. I tędy też nie przejedzie, to dobrze wiedzieć. Już od razu latający wrogowie. I pięć wież do wyboru. Balista jest dosyć tania. To jest dosyć miłe. Easy meat boys. Okej, śmieszne teksty. Niby bardzo powoli strzela. Przeciętny zasięg. Kurde, nie wiem do końca jak się rozłożyć. Ty, właśnie, można było, trzeba zapłacić, żeby to rozwalić. Tak też to było, chyba w drugiej części Frontiers to już wprowadzili, że można posprzątać takie tutaj śmieci i wtedy coś jest fajnego. Tutaj, żeby nic tam na wszelki wypadek nie przelazło. A i może ulepszmy tą balistę od razu. Okej, no zobaczmy jak działa DAS magazyn. Się obróciło od razu. Dobra, tu już widzę, idą pancerniacy. Przypierdzieli. I są nasi łucznicy cienia, Klo, Pazur i... Oni już mają tę nazwę, to też jest śmieszne. Klo i Dagger, ten sztylet. Fajnie, że mają. Z litości! Tak, no dobra, fajnie, na razie się miło sprawdzają. Ale nie gwarantuję, że będziemy z nimi do końca kampanii, bo na pewno też chciałbym zobaczyć, jak działają ci inni. I co z tym kuszą właśnie? Fajne nawet. Puszczą. Stary, zostań tu. Raz na dole, tak? The Brawler, Hawk Invader. Nie wydają się jakoś potężne te siły. I tylko z prawej. Powinno być proste w miarę. Nie mrugaj, stary, nie mrugaj. Powinniśmy ich na spokojnie tutaj zatrzymać. Nie wiem właśnie jakieś te kurcze, jakby to powiedzieć, nie ufam do końca tej artylerii. Nie wiem jak wy, ale takie jakoś poprzednie, wiadomo, Kingdom Rush'e właśnie były bardzo mocne. W sensie ta artyleria w jedynce, Tesla, w dwójce w sumie też ten wiertło był, czy ten taki zgniatacz, był robot przecież z rakietami. A teraz jakoś tak, nie wiem, mam opory do korzystania z tego. A w sumie no, postawiłem ich nie tak. Zapomniałem, że są oni teraz zasięgowi. Kto to znowu? O nie, szczury. Ajajaj, na szczury to już chyba trzeba będzie właśnie tutaj ziomków. A tu co? Też jakieś wieśniaki. Ty, zaraz, dostaję tego golda czy nie? Coś mi się, kurczę, wydaje, że nie. Jo, piernicze, mamy takie obrażenia, że oni nawet nie są w stanie i się, że tak powiem, uniewidzialnić. Tylko ty, ciebie nie lubię, stary. Że artyleria na max jest dobra. No właśnie ona, kurczę, jest droga, to jest ten problem, że ona często jest droga, a... A ty bijesz tak, ty bijesz obrażenia te fizyczne, więc na żółwiki powinieneś być idealny. Szczury nic nie przesłonie, bo tak właśnie i się najbardziej boję, bo to nie widzicie, bo to już małe wszystko. Nie no, ładna grafika jest, muszę też przyznać właśnie, że na pewno czuć skok jakości tutaj bardzo duży. Bez litości. That's Brawler. Hawk Invader. A dobra, dawać. Łatwa zdobycz, chłopaki. Dobra, idzie gruby, ale grubego. Wolniemy mu tutaj od razu Nyriu. Powinien bardzo ładnie go tutaj sprzątnąć. Chociaż z tego co widzę, w tym miejscu w ogóle się nie boję. Dawaj, reinforcementsy. Poproszę. O. I co ty tu masz właśnie za 250? Trochę dużo. Ten taki ostateczny strzał, ale wydaje się dobry. Wszystko wydaje mi się, co w tej grze studuje, jest bardzo mocne. Że balista na maksa może dać sporo obrażenia AOE. Tylko ja jestem tu na tym live, znaczy tylko ty piszesz na live, z tego co widzę, jest 8 osób na żywo. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Ale pewnie słuchają sobie tego w tle. Tylko czekajcie, bo coś mnie tutaj denerwuje. Coś mi tu przelazło. I ci łucznicy nie są też wcale tacy beznadziejni w walce, wręcz. A tylko od góry idę, no wydaje mi się, że sama balista tutaj większość tych rzeczy by ogarnęła. O, coś nowego. Kim ty jesteś? Skunk Bombardier. Jest jakiś śmierdziel bombardujący. Jakieś naturalne toksyny na kolejny poziom wykorzystuje. Szerzy, że tak powiem, nieład w liniach swoich wrogów. Jest wolny dosyć, odporny na magię trochę, atakuje. A ataki osłabiają jednostki moje i wybucha, kiedy ginie. O, to jest na świecie, witam bardzo serdecznie. Ja chcę to zobaczyć, to mnie bardzo interesuje. Ten stunujący strzał, bo bardzo lubię to wszystko, co stunuje w grę. Always on target. Verdant is my hero. Yes, uwaga. Uuu, i ten ostatni strzał jest taki stwu. Okej. A ten jest teraz osłabiony, bo dostał tym jakimś syfem. No i tą bombkę też w sumie można byłoby sprawdzić od razu. Przeżyją? No, przeżyją. I biją naprawdę nie najmniejsze obrażenia. Ach, znowu tak ślepo sobie trochę. Wiesz tę drugą opcję, że w sensie scrap bombę? No też weźmiemy. It's scrap. Hawk Invader, Bear coś tam i tutaj Task Brawl. A i tutaj on rzucił tymi śmieciami, tak? I oni przechodzą przez to, to ich bije, to ich smaży, to ich piecze. Strzała ogłuszająca. Złom. Tak, przechodzą, patrzcie, to ich boli. Fajne. Wydaje mi się, jeden naprawdę z fajniejszych wieżek na razie. To kurczę, trzeba byłoby magów poulepszać, nie? Tak sobie teraz zdałem sprawę. Neryu, proszę cię tutaj. I ogłusza grubego, to jest OP, właśnie dlatego to chciałem, patrzcie. Ciu, 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 ciu i sru. I on nie może teraz atakować, jest praktycznie zestanlokowany. Świetna sprawa. Jezu święty, ile tego tutaj idzie. Na dole magia powinna dać radę, tutaj. Może nawet rzucimy ten syf. Panie łucznik. No, nie, to ogłuszenie jest świetne, to jest na razie top tier. A ulepszenie tego, że zwiększa po prostu procenty, ale nie zwiększa ogłuszenia. Latajki i szczury, a tu... A, te hienki i tam pierdoły. Bomba spowalnia przy trafieniu, zadaje damage. Radzę pilnować śpiącego misia. No Yogi na razie kurde śpi. Ty, bo tutaj... A, trzeba będzie złapać w tym miejscu. Fienka wychodzi, ale fienka powinna dostać w pierdziel. Tego się właśnie boję w tym miejscu. Łucznicy też by się lepsi przydali. Chyba nic nie przemazło, nie? Miejmy nadzieję. Bo nie widziałem, widzicie oni jak się ukrywają. To jest naprawdę ciężko. Ale chyba nie. Znowu złom poleciał. Korzonki. Z góry coś będzie. Dodaj Viper, Task Brawler. Tak, znowu tutaj sobie przechodzą dołem. Trzeba będzie w takim razie wzmocnić trochę bardziej tą stronę. Ale nie jakoś bardzo, dalekie. Złom jest dobrą amunicją. Złom jest zawsze najlepszą. Ty za nas, co to jest? Boże święty, Yogi wstał. Yogi się odpalił. O ja pierdziele. Aha. No dawaj mi. Piu, piu, piu. No właśnie, dawaj piu, piu, piu. Nie ciebie może. Kim ty jesteś? Bear Woodcutter, czyli po prostu niedźwiedź ścina drzewa. Ma dosyć wysoki pancerz, ale został porobiony. O, dobra, czyli mamy całą nową ścieżkę, ale fajnie, jak ja się cieszę. Ale nie jest źle. Napierdzielamy, ile fabryka dała. Oszczał jest przyjemny. Pieniądze, pieniędzy jest mało. Ale ty, no właśnie, mamy mega maksymalnie ulepszonego. On powinien tutaj
dobrze robić. A jakbym chciał ulepszyć, to balista by się ulepszyła. To też nie jest głupie. Ulepszenie tego na przykład. A co daje ulepszenie bomby? Zwiększa pewnie obrażenia, nie? Dead Eye, Tasked Brawler, Skunk Bombardier. Nie, dobra, daje jakąś tam kasę. Faktycznie. Miś. Może to? Może Killer Spell? A, zobaczmy jak to wygląda, uwaga. Ten dostał w pierdziel i... Czy ty mu teraz tym pierdzielniesz? Zamienił go! Zamienił go w proszek. Dobra, jest. Ty, tylko... Neryu, też ciebie tu poprosimy, stary, bo... Bo właśnie latajki idą mi z dołu, widzę, cała rodzina się przem... Kurde. Do dupy trochę. Chyba jeszcze kolejnego maga byśmy potrzebowali. Tu jakieś paladyńcy. Znowu go spaliło na popiół. Stary wstał, no właśnie stary wstał i dostał w pierdziel laserem. A jego ulepszenie? Więcej obrażeń biłoby bossom i minibossom. I szybciej. W sensie cooldown by był mniejszy o 2 sekundy, bo normalnie 30 chyba jest. Rotten Hyena... Pierwsze ile tego tu idzie? Złomu. Ale no jednak warto było wziąć dwóch zasięgowych wrogów. Dwóch zasięgowych bohaterów. Jo, strzały wyrżnęły wszystko. I tylko idę z góry. Myślę, czy warto ulepszyć tego baliściarza. Ładnie porobił. Spróbujemy ulepszyć tą bombę, zobaczymy czy ona też jakoś tutaj powiększa się obszar? Chyba nie, chyba zawsze są tak jakby trzy te złomy. Koszary na razie dają wszędzie radę, mi się wydaje, dopóki hieny nie pójdą tędy, nie wiem w sumie czemu idą, znaczy no, tak miało być, z tego co rozumiem. Porządki. Obaj bohaterowie zyskali już nowy poziom. Że Shadow Archer byli wrogami. Tak, ja pamiętam, grałem w poprzedniej części, pamiętam. W pierwszej części już z tego co wiem, nie? Oni byli ci łucznicy cienia przeciwnikami naszymi. Później oni chyba wrócili w drugiej części i no i Vengeance mogliśmy też chyba z nich korzystać jako wieża, nie? Mi się wydaje. Szczury. Dużo szczurów. I tu w lewo też coś idzie. Turtle Shaman, Ben Van Gun. Sporo szczurcynów, czyli tak, tego na pewno damy tu. Jak coś, to puścimy to oszczał. Oszczał ze szczał. Pomyślna wala. Albo oni idą w dół chyba, czy przynajmniej nie wiem, w którą stronę oni idą. Strasznie drogie to ulepszenie maga, nie? Jeszcze dajmy to, żeby już... Aby ja bohatera nie przemieściłem, super, fajnie. Jak on napierdzielo. Bohater! Zapomniałem go dać do tyłu. Szczury. Dawaj stary, musisz nas uratować wszystkich. Ten sobie powinien poradzić. Okej, wsparcie. Jezu, ile on ma wytrzymałości, bo go leczy ten śmieciuk. Ty żółwiu, jak ja cię nienawidzę. Latajki, srajki, dupajki. Tych trzeba będzie ulepszyć koniecznie. 200 zł. Piu, piu, piu. No właśnie, dziękujemy panie piu, piu, piu. Za współpracę.
Żeby pamiętać tych 7 strażników zamku na mapie z bossem, kiedy właśnie mówią, tak, tak, byli, też wiem, oni tutaj tego, nie, też skojarzyłem, znaczy chyba to nie jest dokładnie taki sam skin, ale ten paladyn tutaj lepszy, nie, ten ulepszenie paladyńskie jest też, nie, ten taki fioletowy w szatach. No kojarzę, dobrze znam King Onosha, dużo wbrew pozorom mojego gamingowego życia poświęciłem właśnie tej serii, bardzo ją lubię, ale tak bardzo, bardzo, weźmy to jeszcze, sprzątnijmy, bo mnie denerwują. Aj, to koszary w sumie też ulepsza, śmieszne. No właśnie, tutaj, nie? Ten prezes. No właśnie, żeby starszy jest gościu. Taskroller, Hopkin, coś niemiłego tutaj przeczytałem. Co, kim ty jesteś? Rising Rhino. O, masakro, to jest jednorożec, znaczy... to jest nosorożec. Żyjący taki taran po prostu, który szarżuje na wrogów przez pole bitwy, jest mini-bossem. To jest też chyba nowość z tego, co rozumiem. W żadnej części nie było rodzaju przeciwnika mini-bossa. To jest chyba pierwszy raz. I szarżuje w kierunku wrogów. To co? Bierzemy tutaj dosłownie wszystkich, całą rodzinę Radia Maryja i napierdzielamy. Iu, ole zaszarżowo. Ale my go napierdzielamy ze wszystkiego. No, taki 1500 zdrowia, żadnego pancerza nie ma. Dobra, jest położony. Balista też tu jest, a myślę, że nawet może prezesa byśmy dali. Ja poprowadzę, czy tam będę prowadzić. Bohaterowie, proszę tutaj się nie ubijać. Wydaje mi się naprawdę, że wszystkie koszary warto chociaż na pierwszy poziom ulepszyć, żeby właśnie dać im ten pancerz na jeden, nie? Bo ci... A nie, w sumie paladyni mają na dwa. Bardzo wytrzymali są dzięki temu. Byli minibossi. A kto był w sumie minibossem tak naprawdę? Znaczy było właśnie jakby napisane, że była kategoria miniboss? A w której części? Ja nie pamiętam. Kto był minibossem? Nowej kampanii... Nie, kompletnie nie pamiętam minibossów akurat. Hawking Vader. O Jezu, szczury. Boże. Więcej szczurów. Pamiętacie, jak nie wiecie co zrobić, dajcie więcej szczurów. Które to jest w ogóle? 14 fala. Ole im pierdzielnęło. Dobre. No, miały być ich 45, może ulepszymy jeszcze tego. Nas nie stać. Że nie, w takim sensie, tak to było, nie? W tej właśnie Vengeance była właśnie ta najnowsza kampania na pustyni, nie? Tak, tam byli tacy pseudo minibossowie, nie? Ale właśnie takiego, że nie kategorycznie, więc można powiedzieć, że to w sumie nowość. Pięknie tam napierdzieliło. Dawaj najlepszych już i co? Ostatnia fala. O Jezu, tutaj idzie ten nosorożec. Z prawej strony nic. To miał skamowanie? To ja ulepszyłem łuczników, a tu takie coś? O, ty zostań tu. My jedziemy w tę stronę. Napierdzielimy im teraz. A używaj tam jakichś skilli czy cokolwiek, stary, błagam cię. Porządki. Mamy wszystko najlepsze, no po prostu. Poszczał. Coś przelazło. O, i znowu szarża. A ty nie masz zasięgu pewnie, nie? Na śmierć. Trzeba będzie tutaj ich zatrzymać. I tak, ciebie sprzedajemy, ciebie sprzedajemy. I ty też idziesz tutaj. Ole gość. Dawaj, nawalamy wszystkim już teraz. Ci przejdą dołem, ale będziemy ich musieli złapać w tym miejscu. Czyli ta balista, no jo, piernicze, ile tego tu jest. O, no. Tak. Nie wiem, czy ktoś wpadł kiedyś na taką taktykę, ale śmieszne, że można sobie w sumie posprzedawać tutaj wszystko.
I ich napierdzieć. A, ten zginął. Okej. Ale zostali pokonani. I teraz tylko żółwiki idą. Uff, udało się to na 20 HP. Na weteranie. No, ej, wyczyszczeni. Okej. To już nie było takie proste, zwłaszcza z tym finałem. Ci minibossowie, no, wprowadzeni są, muszę przyznać, że całkiem potężni, chociaż nie najsilniejsi, ale dużo HP mają. No jednak ten atak szarży jest dosyć irytujący. Co my tu mamy? Upgrade Points 3, nowy bohater, Torres, nowa wieża, Amberon Emissary. Emissariusz, nie wiem, leśny? Hammer, to właśnie, paladyni są kopią z Vengeance. No dobra, to co widzowie, trzeba już kończyć, ale oczywiście spoilery na przyszłą mapę, co tam może być? Wild Beast Den, czyli takie... Boże, jak to było? Nora Dzikiej Bestii, chyba tak byśmy to przetłumaczyli. Nowy bohater, ten Torres, ale nie... Właśnie, chciałem wam na pewno pokazywać nowych bohaterów, ale jakoś tak... Kurde, nie wiem, bardzo się polubiłem tą dwójkę. No ale dobra, dla widza pewnie zmienimy sobie tego łucznika, bo jednak Nyriu to jest strasznie, strasznie mi się podoba. Nowa wieża. Będziemy musieli teraz już coś wymienić. Arbon, emisariusz Arbon... jakby to nazwać, nie wiem do końca. Ma on Gift Nature, to też pewnie już będziemy patrzeć na przyszłość. Tym i kolejne ulepszonka. No, muszę przyznać, że na razie łucznicy cienia zdają egzamin, więc chyba sobie jeszcze z nimi zostaniemy na kolejną mapkę. A co to jest? Zwiększa zasięg wszystkich wież o 10%. Może to mimo wszystko znowu jednak ta biedę? No nie wiem, zobaczymy. Ale to już w przyszłym odcinku. Dobranoc widzowie, znaczy w sumie dobranoc, tak mówię bez 21, kiedy to nagrywam, ale do zobaczenia na przyszłych przygodach, gdzie właśnie chyba będzie nas czekać boss. Tak mi się wydaje, bo już dużo tych mapek było, no wiadomo, że w każda kraina, bo chyba nadwidać, nie, że przechodzimy do następnej, czyli w przyszłych przygodach będzie super boss. Dlatego dzięki za uwagę i cięcie. Ciu, ciu, ciu.